Ja o tym zawsze mówię otwarcie, szczerze, bo dla mnie to nie jest żadna rzecz do ukrycia, tylko można powiedzieć do chwalenia i pokazywania, że to jest normalna rzecz. Czasami te 30 tysięcy na Legii Warszawa to zupełnie jest odczuwalne niż 70 tysięcy na Atlancie z Inter Miami. Myślę, że jakaś pioseneczka na kolacji będzie zaśpiewana. Trudniej się gra w MLS niż w Ekstraklasie? Trafi. Witam Ciebie. Intensywny Media Day, rozumiem. Cześć Adam, miło mi poznać. Cześć. Dużo wywiadów dzisiaj? Nie, miałem teraz jeden z Pawłem Głaszewskim. Okej, okay. To wiesz co, przejrzemy się, bo tutaj macie fajne tereny i tak sobie wymyśliliśmy, że zrobimy sobie rundkę. Dobra. Przed 8 akurat będziesz miał blisko do restauracji. Dobra, ja sobie tylko nastawię budzik, żeby się nie spóźnić. Dobra, są kary za... No, pewnie są, jeszcze na szczęście nie... Nie przekonałeś się? Nie przekonałem się, ale raczej starają się nie spóźniać. Mm-hmm. No, nie dziwię się. A Ty dzisiaj jak przyjechałeś właściwie wczoraj, jak przyjechałeś na kadrę, to już przyjechałeś jako taki... Gość, co się odzywa w szatni? Dużo? Coraz więcej? 11 meczów, ale wiesz, ta pozycja po tym Euro wydaje mi się, że zdecydowanie wyższa niż było. Może nie tak, że w szatni, bo ja jestem raczej też osobą, która czuje się swobodniej w takich mniejszych grupach rozmawiać. No i wydaje mi się, że każdy jest po prostu inną osobą. Ja nie muszę być... Jak na przykład Tymek Puchacz, który jest taką osobą. On nie ma problemu z rozmową w grupie. Nie. Można powiedzieć, że każdy gdzieś tam ma swoją rolę. Mhm. Tymek atmosferić na pewno atmosferę rozbawia w szatni. Jeszcze parę lat temu, jakby ktoś powiedział, że za MLS będą przelatywali piłkarze, będą grali w pierwszym składzie reprezentacji, to parę osób by się mocno zdziwiło. Mhm. A dzisiaj ta MLS to jest liga, która nam dostarcza mocno piłkarzy do kadry. No, wydaje mi się, że odbiór ligi MLS jest troszkę inna niż być powinna. Moim zdaniem troszkę ta liga się zmieniła i ona z każdym rokiem idzie do przodu. Że to nie jest już taka przysłowiowa liga dla emerytów, tylko naprawdę jest to dobra liga i moim zdaniem niedoceniana z tego względu, że tam gra dużo zawodników z Ameryki Południowej i oni są, można powiedzieć, nieznani w Europie i nie za dużo się o nich wie, a to naprawdę są bardzo dobrzy zawodnicy i każda drużyna ma kilku zawodników z bardzo dużą jakością. Mhm. Ale fryzura to tak z Ameryki Południowej trochę bym powiedział. Bo już miałeś na MLS, na ostatnim meczu też widziałem, że już tak, ten blond był. Tak, no miesiąc temu zmieniłem. Zmieniłem miesiąc temu już fryzurę. No. Stwierdziłem, że jest okres wakacyjny, to trzeba coś zmienić, zawsze chciałem. A nigdy się nie odważyłem, więc to był taki fajny moment. Mhm. A powiedz mi, co ta MLS daje zawodnikowi? Bo to, że jesteś lepszym piłkarzem, no to wynika też z tego, że masz coraz więcej meczów i coraz więcej też pewności siebie, ale sama specyfika tej ligi, ona rzeczywiście może poprawić umiejętności piłkarza? No myślę, że zdecydowanie. Po pierwsze, tak jak wspomniałem, że jest bardzo duża jakość i jednak grasz na tych zawodników i musisz się z nimi zmierzyć. Ja grając na pozycji numer 6 i mam te zadania ofensywne i defensywne i w defensywie muszę grać z tymi zawodnikami i tak na pewno mi w pamięci utkwił Murillo, tak? Dobrze mówię, który grał w Atalancie, więc no, czułem, że to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik i, no, i fajnie grać po prostu z takimi zawodnikami. Mhm. No ale to jest też taka liga, można powiedzieć, która dużo ma tych okresów takich przejściowych z defensywy do ofensywy i z ofensywy do defensywy i jeśli gra się w środku pola, to naprawdę jest dużo tej roboty. Mhm. A Twoje zadania w reprezentacji Polski, bo Ty dałeś kiedyś taki wywiad, że nie do końca kibic może rozumieć Twoje zadania w kadrze, że nie do końca one są na pierwszy rzut tak doceniane. Grasz na takiej dosyć specyficznej pozycji. Rzeczywiście człowieka od czarnej roboty. No myślę, że to było widoczne na przykład w meczu z Walią, tak? Dobrze mówię? W meczu barażowym. No to wydaje mi się, że to był dobry mecz w moim wykonaniu i za bardzo tego kibicy mogą mnie widzieć, ale ja też się za bardzo na tym nie skupiam, tylko na tym, jaki feedback ma do mnie trener, czy powiedzmy gdzieś osoby bliskie, które mogą
które mogą mi powiedzieć rzetelnie, co sądzą o moim występie. Więc ta robota czasem jest niedoceniana, bo trzeba naprawdę dużo asekurować i trzymać ten środek. No i wydaje mi się, że z tego właśnie względu. To co mi się rzuciło w oczy, od kiedy poszedłeś do Stanów Zjednoczonych, że trochę swobodniej czujesz się w grze ofensywnej. I tak myślę sobie, że to wynika też z tego, że MLS promuje grę ofensywną, że tam jednak trochę chyba więcej miejsca ma się w tych fazach, w tej, nazwijmy to, w trzeciej tercji. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz. Tak, ja myślę, że ogólnie MLS jest taką ligą, że dużo się dzieje w tej pierwszej i w trzeciej tercji, a bardzo mało w tej drugiej, że jest bardzo dużo tych przeskoków. Tak, przeskoków. Tak, z ofensywy do defensywy, z defensywy do ofensywy. Ponieważ wydaje mi się, że też ta formacja jest bardziej rozciągnięta, jest więcej miejsc w środku, przez co szybciej jest przejście do ataku czy do obrony. I to, tak jak wspomniałeś, też wydaje mi się, że swobodniej się czujesz w ofensywie, ale też to, że w ostatnim czasie grałem, można powiedzieć, na takie 8-10 w klubie i to też sprawiło, że mogłem bardziej pokazać swoje walory ofensywne. A w kadrze? Jakbyś miał zagrać na 10? No myślę, że po prostu potrzebowałem też takiego czasu, żeby dość się dostosować, bo to nie jest tak, że trenujesz na jednej pozycji, wyjdziesz na tą drugą i to jest tak od razu zagłapiesz. Na pewno nie jest to aż takie trudne, ale moim zdaniem potrzebujesz trochę czasu, żeby się do tego zaadoptować. A te przeloty ze Stanów Zjednoczonych nie męczą? No wydaje mi się, że to jest taki największy minus tego wszystkiego. Czyli ta zmiana strefy czasowej, bo jest 6 godzin różnicy między Polską a Stanami. I oczywiście te długie loty, bo trzeba 14-15 godzin poświęcić na to, żeby przylecieć do Polski. No przez co jest ten ograniczony taki kontakt, można powiedzieć, z rodziną, z przyjaciółmi. Bo czasem, można powiedzieć, wracać się z treningu, to jest tylko powiedzmy 2-3 godzinki, żeby z kimś pogadać, a oni już, można powiedzieć, kładą się do spać, gdzie my rozpoczynamy drugą część dnia. No to jest uciążliwe. A ty konsultowałeś z trenerem Probierzem ten ruch w ogóle przejścia do Stanów? Bo ty już w kadrze byłeś, kiedy grałeś w Ekstraklasie. Czy w ogóle z kimkolwiek ze sztabu rozmawiałeś, kiedy podejmowałeś decyzję o tym, żeby przejść do Atlanty? Tak, tak. Rozmawiałem z trenerem Probierzem. Można powiedzieć, że kilkukrotnie. Można powiedzieć, że tylko utwierdzi mnie tak w tej decyzji i... Czyli nie miał nic przeciwko? Nie było że odradzał Ci to? Nie, nie było nic takiego, żeby mi trener odradzał. No i moim zdaniem to był dobry krok, że to był krok do przodu, a mam nadzieję, że ten taki krok milowy jeszcze jest przede mną. No właśnie, ten krok milowy to musi wiązać się z tym, że wrócisz do Europy, czy chcesz się tam rozwijać? Bo coraz więcej piłkarzy, sam powiedziałeś, Ameryka Południowa, oni tą MLS nie traktują tylko jako ligę przejściową, ale taką ligę docelową, z której mogą jeździć na reprezentację i mogą cały czas podwyższać swój poziom. Ty też tak do tego podchodzisz, czy jednak cały czas ta Europa, top 5 lig w Europie robi największą robotę? Tak do tego podchodzę na ten moment, ale też podchodzę do tego tak, że na pewno chciałbym kiedyś wrócić do Europy i zagrać w jednej z lig top 5. Chciałbym zagrać w tej Europie, bo moim też takim małym marzeniem jest, żeby zagrać w Lidze Mistrzów, więc to mam nadzieję, że to, że to kiedyś się spełni. Czyli Liga Mistrzów CONCACAF nie wchodzi w grę, ta północnoamerykańska. Też fajnie by byłoby zagrać, więc mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie uda się zagrać w playoffach i coś tam wywalczyć. W przyszłym sezonie zagrać też w Lidze Mistrzów Amerykańskiej, ale no jest to coś innego niż jednak Europejska Liga Mistrzów. Ja też sobie tak trochę za cel przyjąłem takie odkłamywanie tej MLS, dlatego Ciebie tutaj też zaprosiłem. Ty na co dzień grasz przed publiką, o której w Ekstraklasie możesz tylko pomarzyć, jeżeli chodzi o liczbę. Bo Atlanta, jak sobie popatrzymy na pierwsze 10 frekwencji w historii MLS, tam jest większość meczów Atlanty u Was. Na Atlantę potrafi przyjść powyżej 70 tysięcy kibiców, średnio macie powyżej 40 kilku tysięcy na sezon. To są liczby, których nie wykręcają czasami kluby z tych lig top 5 nawet na starym kontynencie. No, wydaje mi się, że pod tym względem to jest naprawdę jest to bardzo fajny element i właśnie za 2 czy 3 tygodnie gramy z Inter Miami, więc wydaje mi się, że stadion będzie pełny, właśnie 70 tysięcy. No więc nie mogę się tego doczekać, bo to jest wydaje mi się, że tylko przywilej i bardzo miłe uczucie dla zawodnika, jeśli może zagrać przed taką publicznością. Ale wiadomo, że ta kultura kibicowania jest też inna niż na przykład w Polsce. No i właśnie. Czasami te 30 tysięcy na Legii Warszawa to zupełnie jest odczuwalne niż 70 tysięcy na Atlancie z Inter Miami. Więc wydaje mi się, że nie można też tego oceniać tak 1 do 1. Tak.
A jaki zawodnik w MLS do tej pory zrobił na tobie największe wrażenie? Bo tam kilku dużych graczy się przewija w tej lidze. Wydaje mi się, że nie spodziewałem się aż tyle po zawodniku jak Acosta z Cincinnati. Niski zawodnik, numer 10 na plecach, numer 10 na boisku i naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie, jak potrafi operować z piłką. Ale no, to nie był na pewno jedyny zawodnik, który zrobił wrażenie. Na pewno ten o tym Murillo, który wspomniałem. Jest na pewno jeszcze zawodnik, teraz graliśmy z Los Angeles Galaxy i tam w środku pola jest ten Puig, tak? Ricky Puig, tak. Tak, Puig. I no, z piłką też niesamowity zawodnik i było to wyczuć. A jeszcze jak Marco Reus szedł na boisko i oni we dwójkę w środku pola byli, to... Wyglądało to dobrze. Tak, wyglądało bramkę to... nawet Reus w debiucie swoim w LA Galaxy. Bramkę i asysty dał, więc... Tak. No, wszedł na boisko i zrobił różnicę. Trudniej ci się gra w MLS niż w Ekstraklasie? Kurczę, wydaje mi się, że to jest to ciężko porównać, bo też trzeba rozróżnić w Ekstraklasie to granie w Ekstraklasie, a granie w Legii Warszawa. Bo granie w Legii Warszawa to jest granie przeciwko drużynom, którzy może być 80% drużyn broni się z tyłu i czeka na kontrataki i to nie jest łatwe zadanie. Przebić się, można powiedzieć, przez ten blok defensywny. A inne granie w Ekstraklasie w innym zespole, który jednak może czekać na takie kontrataki i z nimi ruszać. Więc moim zdaniem granie w Legii Warszawa nie jest do końca łatwe przez ten element, który wymieniłem i oczywiście przez to, że każdy wynik oprócz wygranej jest złym wynikiem i czasem można powiedzieć, że ja tego nie nazywam presją, ale czymś takim jak no to jest takie stawianie sobie poprzeczki bardzo wysoko. Trochę o kadrę też jeszcze chciałem zahaczyć. Kto jest w szatni największym legantem? Bo kiedyś jak to pytanie było zadawane zawodnikom reprezentacji Polski, to każdy bez wahania mówił Grzegorz Krychowiak. Dzisiaj go nie ma w kadrze i tak się zastanawiam, kto przejął pałeczkę. No, ja bym powiedział jedną osobę akurat nieobecną, czyli Paweł Szołek, bo myślę, że Paweł to też by należał do jednych z tych osób i też potrafił zaskakiwać swoją stylizacją. Aha, dobra, a no bo atmosferę nie pytam, bo tutaj Tomek Puchacz jest odpowiednią osobą. A kogo byś wysłał do jakiegoś programu typu milionerzy z kadry? No to myślę, że już nieobecny Wojciech Szczęsny. Graliśmy też w grę traf 10 chyba, jeśli się nie mylę, taka była nazwa tej gry, no to naprawdę zaskakiwał mnie wiedzą i nie sądziłem, że aż tam taka wiedza jest w głowie Wojtka. A z tych obecnych? Z tych obecnych... Może Adam Buksa? Okej. Okay. Tak, wydaje mi się, że... To byłby mój strzał, szczerze mówiąc, bo z Adamem jak się rozmawia, to też jest taki... Czuję, że gadasz z gościem bardzo inteligentnym. Odnośnie takiego właśnie podejścia holistycznego w ogóle, ja wiem, że ty też korzystasz z pomocy psychologa, nie? Że tak. Dla ciebie to jest taka rzecz bardzo naturalna. Cały czas jesteś jakby z psychologiem w kontakcie, czy tylko w jakichś momentach wybranych? Nie, jestem cały czas i po prostu mam ustalone, że raz w tygodniu się spotykamy zazwyczaj online. Jeśli jest możliwość, tak jak teraz na kadrze, to też na żywo i... No i po prostu dalej cały czas jest nasza współpraca, już można powiedzieć, że 2 lata. No, ja o tym zawsze mówię otwarcie, szczerze, bo dla mnie to nie jest żadna rzecz do ukrycia, tylko można powiedzieć do chwalenia i pokazywania, że to jest normalna rzecz, która może nie normalna rzecz, a rzecz, która powinna być normalna i o której powinno się mówić. A co cię skłoniło do tego, żeby właśnie sięgnąć sobie po psychologa? Wydaje mi się, że po prostu rozwój mojej osoby i no, rozwój osoby pod kątem też mentalnym, bo wcześniej też nawiązywałem współpracę czy z dietetykiem, czy z trenerem od przygotowania motorycznego i po prostu uważałem, że to jest ten aspekt, w którym chciałbym się znowu dalej rozwijać. A to daje taką łatwość radzenia sobie na przykład z porażkami albo z jakimiś cięższymi momentami właśnie? To jest cel tego, żeby z psychologiem sobie pracować jako sportowiec? Myślę, że tam jest dużo rzeczy i
to, co powiedziałeś, to też na pewno w to wchodzi, żeby radzić sobie z tymi porażkami i wiedzieć, jak na nie reagować. Mimo, że czasem to nie jest łatwe, ale też to, jak po prostu jak sobie też radzić z zwykłymi problemami życia codziennego, czy przygotowania się do meczu, analizowania meczów, i naprawdę jest dużo takich aspektów, o których nawet człowiek by nie myślał, że mogą wchodzić w skład, można powiedzieć, pracy z psychologiem. Czyli każdemu polecasz? Jak najbardziej polecam w 100%. Mateusz Bogusz miał jakiś chrzest albo jesteś planowany dla niego? Jako, że pierwszy raz na zgrupowaniu? Myślę, że jakaś pioseneczka na kolacji będzie zaśpiewana. A to dzisiaj, nie? Chyba? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że tak może być. A ty miałeś okazję grać przeciwko nim. Nawet strzelił wam bramkę. Tak, nawet mu w cudzysłowie pomogłem, bo... Pamiętam, widziałem ten mecz. Tak, więc strzelał z rzutu wolnego, a ja główką, można powiedzieć, skierowałem do swojej bramki. No. Nie fartownie i... No niestety przegraliśmy ten mecz wtedy 1-0. No akurat Polaków tam i z Karolem też niedawno miałeś okazję się znowu zmierzyć. Charlotte, wygraliście tak. Akurat wtedy. Teraz wygraliśmy 1-0. 1-0, tak. W ostatnim tym meczu, w którym grałeś. A o Mateusza Cię pytam, bo ta jego wysoka forma przez te ostatnie kilkanaście miesięcy no nie przeszła tutaj bez echa. I wielu sobie bardzo dużo po nim obiecuje. Ty widzisz tego zawodnika jako takiego gracza, który będzie regularnie przyjeżdżał na kadrę i co on może jej dać przede wszystkim? Czy on przełoży to, co gra w MLS według Ciebie tutaj 100% na reprezentację, czy to jest jednak zupełnie inne granie? Ja myślę, że ogólnie granie w klubie, a granie w reprezentacji to jest zupełnie inna bajka i ja bym to troszkę rozdzielał. Więc zobaczymy, jak Mati się tutaj zaadoptuje i mam nadzieję, że dostanie swoją szansę, żeby się pokazać, ale moim zdaniem Mateusz może dać dużo, bo jest zawodnik ofensywny, który lubi się obracać z piłką, lubi grać te podania prostopadłe. Już mieliśmy wcześniej do czynienia na zgrupowaniu U20 reprezentacji Polski, więc mam nadzieję, że Mati będzie miał taką okazję właśnie pokazania swoich umiejętności. A jaki jest jego największy atut według Ciebie? No wydaje mi się, że taka właśnie swoboda przy piłce, że obracanie się z tą piłką i kreowanie tych sytuacji. No, w tym sezonie robi niesamowite liczby i strzał oczywiście, bo strzał ma też naprawdę bardzo dobrze ułożoną nogę i pokazuje to w tych meczach. Tak, większa część tych bramek ostatnio strzela wszystko z dystansu i czasami nawet jak uderzy prosto w bramkarza, to i bramkarz pomoże. Nie wiem, czy widziałeś tego ostatniego jego gola. Tak, ogólnie z dużo takich bramek też chciałbym kiedyś taką strzelić. Musisz próbować może częściej. No a nie zachęcają Cię w Atlancie właśnie do tego, żeby trochę częściej grać ofensywnie? No bo Ty z Ekstraklasy kojarzyłeś się jako zawodnik głównie jednak bazujący na rozbijaniu ataków rywali. No tam jednak też w Stanach się wymaga od tych defensywnych pomocników, żeby oni trochę więcej dawali do przodu. Znaczy, no, moja rola w Legii może na początku taka była, ale też troszkę ewoluowała i stała się troszkę inna. I później moje zadania były i defensywne, i ofensywne. Przez co też to się przekładało w miarę na liczby. Nie mówmy nie wiadomo jakie, ale w końcu były te liczby. I wydaje mi się, że w MLS-ie to podobnie wygląda. Na razie tylko jedna bramka, ale... No, mam nadzieję, że jeszcze do końca sezonu jakieś liczby wpadną. A na razie rozumiem, że nie myślisz o zmianie klubu, ani ligi, otoczenia. Zostajesz w Stanach. Był jakiś jeden temat teraz w lecie, ale nie doszło, można powiedzieć, do jakichś tam większych rozmów. I jak na razie zostaję w Atlancie. Jestem, można powiedzieć, tutaj dopiero albo aż pół roku i no zobaczymy, co się wydarzy. W tym sezonie mamy swój cel, chcemy grać w playoffach i mam nadzieję, że to nam się uda. A rozmawiacie dużo właśnie z Karolem, nie wiem, z Adamem Buksą, który przecież też dopiero co grał w MLS, o tej przygodzie w Stanach, bo też się zastanawiam, jak młodzi piłkarze dzisiaj często podpatrują, to jest coraz bardziej modny kierunek i takie mam wrażenie, że nawet z Polski ktoś może do Ciebie czasami się odezwać i zapytać, słuchaj, jest opcja wyjazdu do Stanów, doradź mi, co mam robić? No, rozmawiamy. Tutaj z Świderkiem bardziej teraz rozmawiam, bo jest, można powiedzieć, na czasie. Ale już się wydawało, że nie będzie na czasie, że będą Włochy na stałe jednak, a niekoniecznie. Tak, i z Buksikiem rozmawiałem jeszcze, jak kojarzę, przed transferem i z Frankiem też przed transferem rozmawiałem. Można powiedzieć, że jeszcze nie było tematu MLS, a gdzieś te rozmowy już były i
dopytywałem się, jak to tam wygląda. Bartek, odprowadzamy się na górę, żebyś zdążył na kolację, bo to się tu dzieje. Te mecze teraz, dwa w Lidze Narodów, ze Szkocją, z Chorwacją. Czego my się możemy spodziewać po reprezentacji Polski, twoim zdaniem? Mam nadzieję, że reprezentacji Polski ofensywnej, która wyjdzie po prostu odważnie grać piłkę i stwarzać swoje sytuacje. Wiemy, jak reprezentacja Szkocji. Jest to bardzo ciężki rywal, który gra bardzo ostro i na pewno to nie będzie tylko granie ładne w piłkę, ale też dobra walka na boisku i będziemy musieli się tym przeciwstawić. Twoja rola? To możemy się spodziewać, że już jesteś zawodnikiem wyjściowego składu, że będziesz zawiedziony, jak nie wyjdziesz w pierwszym składzie? Wiadomo, oczywiście chciałbym grać w podstawowym składzie, ale ostatecznie to jest decyzja trenera i trener też, można powiedzieć, że przed każdym meczem ma ból głowy, kogo wystawić. Żyję z nadzieją, że będę grał, ale po prostu robię na treningach swoją robotę, żeby być przygotowany do tego meczu, a jak koniec końców będzie, to już decyzja trenera. A byłeś trochę zaskoczony, że na Euro odegrałeś taką ważną rolę w zespole? Odegrałem? No tak mi się wydaje. Nagrałeś, wiesz, dużo czasu spędziłeś na boisku i wydaje mi się, że wielu dzisiaj Ciebie widzi w wyjściowym składzie już tak na dłużej. Moje oczekiwania też były, można powiedzieć, większe, jeśli chodzi o samo Euro. Byłem nastawiony, można powiedzieć, jeszcze bardziej na to, że zagram więcej, ale koniec końców wyszło jak wyszło i z tego też jestem na pewno zadowolony, bo ja nawet nigdy nawet o tym nie marzyłem, żeby zagrać na Euro, a takie marzenie przyszło, więc na pewno to jest fajne doświadczenie i fajne wspomnienie będzie na przyszłość. Chcesz się przekonać, jakie są kary za spóźnienie się na kolację, czy niekoniecznie? Nie, chyba niekoniecznie, dlatego ruszam. Bartek, dziękuję bardzo za rozmowę i powodzenia. Widzimy się pewnie po następnych meczach.